Po raz czwarty odbył się Festiwal Pieśni Wielkopostnych, którego organizatorami byli Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, Urząd Gminy w Daleszycach i parafia pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Daleszycach. W parafialnym kościele zaprezentowały się chóry oraz zespoły ludowe z województwa świętokrzyskiego, wykonując pieśni związane z okresem Wielkiego Postu. W konkursie wzięły udział 32 zespoły ludowe, których występy oceniało trzyosobowe jury pod przewodnictwem Jerzego Gumuły z Wojewódzkiego Domu Kultury. Po ciężkich obradach jury w składzie Małgosia Banasińska, chór Politechniki Jurek Szczyrba, adiunkt już w tej chwili Uniwersytet, no i moja skromna osoba, podjęliśmy werdykt. Pierwsze miejsce w kategorii zespołów śpiewaczych zdobył zespół z Daleszyc, pieśni ludowej z Daleszyc. W kategorii chórów, chór seniorów ministrantów z Kielc, z kościołu ze Świętego Krzyża, no i solistka z Górna, pani Jamrożek.